Dzisiaj mam przyjemność przetestować jeden z najbardziej bezsensownych samochodów na rynku. Pewnie myślicie, że to jest Wrangler. Otóż nie, jest coś jeszcze bardziej bez sensu. Wrangler z paką, którego Jeep nazwał, jak żeby inaczej, Gladiator. Jest to samochód absolutnie fantastyczny i totalnie pozbawiony sensu. Zapraszam. Jeep dodał taką oto piękną pakę z tyłu. Tutaj sprawiło to, że ten samochód ma ponad 5,5 metra długości. No, jest to amerykański styl życia, czyli pick-up. Tak sobie można to pięknie otworzyć. Mamy tu gniazdko na 230 V. Podobno nie wchodzi tu nawet europaleta. Do tego, przez to, że samochód sporo waży, ładowność to jest gdzieś coś około 500 kg, czyli jak paru facetów wsiądzie do środka, to wiecie, co się dzieje. W Stanach oczywiście ma większą, no bo tam jest trochę inaczej, czyli realnie ten samochód jest w stanie więcej przenieść, przewieźć, ale w Polsce niekoniecznie. Z amerykańskiego pick-upa mamy na przykład taką szybkę, która jest odsuwana, można sobie wyglądać na pakę, jeśli macie ochotę. A poza tym, no to jest niemalże normalny Wrangler. Ma dwa sztywne mosty, ma taki piękny próg tutaj, ma zdejmowane panele dachowe, te dwa są tutaj, ten tylny też można sobie ściągnąć. Można z niego wymontować przednie i tylne drzwi. Oczywiście nie można tak jeździć poza terenem, ale jeśli macie fantazję, to zapraszam. Przednią szybkę można sobie położyć, tu są nawet takie dwa elementy. Przy okazji tutaj zabudowano spryskiwacz. No jest to absolutnie fantastyczny samochód, ma oczywiście napęd na cztery koła, normalnie jeździmy z napędem na tył, ale możemy też po asfalcie jeździć 4x4 auto. Jeśli go sobie zblokujemy 50-50, no to już tylko w terenie. Mamy reduktor, ale nie mamy tutaj blokad mostów, więc jest on taki troszeczkę mniej terenowy niż powinien być. A do tego mamy tutaj bardzo, bardzo ciekawe serce. Już to jest po prostu absolutnie piękne. Takich rozwiązań w samochodach już właściwie teraz nie ma. Są tylko w Jeepie. No i takie coś tutaj ktoś dał. Jest to naprawdę przedziwna sytuacja. Bo ktoś zamontował tutaj, słuchajcie, 3-litrowego diesla V6. O co chodzi? No ten silnik jest dość ciężki, tak? No w samochód terenowy. Ale najlepsze jest to, że on ma 264 konie i 600 Nm, które jest bardzo niskie, bo chyba od 1200 dostępne. Po prostu nie ma już takich samochodów. I to jest absolutnie wspaniałe. Do tego na asfalcie z tym napędem na tył on podobno robi setkę w czasie poniżej 9 sekund. 8, chyba 6 z tego co pamiętam. Więc naprawdę no jest to połączenie jakieś z piekła rodem. Chyba trzeba się przejechać tym samochodem. W środku jest to klasyczny Wrangler i co za tym idzie, ma różne fajne rozwiązania, ale zanim wam je pokażę, zobaczcie tutaj. Mam średnią spalania 10,9. Najpierw ten samochód zrobił trasę i wtedy było poniżej 10, jechał bardzo spokojnie. No a jak gdzieś 200 km jeździłem nim po mieście, to sobie tak wzrastało, wzrastało. A teraz kawałeczek jechaliśmy tutaj do tej piaskarni i spadło do 10,9, co jak na 600 Nm w tak ciężkim samochodzie jest naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem. Do tego zobaczcie, jak tu jest pięknie. Tutaj mamy rączkę, możemy się trzymać. Tutaj się otwiera i zamyka szyby. Do tego to wszystko jest gumowe. Gumowe jest tutaj wykończenie cup holderów również. Media są schowane, żeby ich nie zalać wodą, no przecież jak pościągamy te wszystkie drzwi i tak dalej, to co się będzie działo, no będzie tu wpadała woda. Fenomenalne. Ta skóra jest opcjonalna, można jej nie brać. Kolejna fajna rzecz, która mi się strasznie podoba. Mamy tu nie tylko kamerę cofania i naszego kolegę z tyłu, który właśnie robi sobie zdjęcia, ale mamy też kamerę do przodu. Co więcej, tę kamerę możemy sobie wyczyścić oto w taki piękny sposób.
Nie jest to głupie, dlatego że to auto ma dosyć duży przód, trochę go nie widzimy. Więc to się naprawdę może przydać w terenie. Coś, co mi się jeszcze mega podoba, to jest Offroad Pages. O, teraz pokazuję nam, jaki mamy napęd. Mamy napęd tylko na tył. Ja pozwolę sobie zrobić napęd 4x4 auto. No i w taki teren to sobie zrobimy H, czyli tak naprawdę mamy part-time, tym nie można jeździć po asfalcie. Mamy 50x50 rozkład napędu. Wyłączymy sobie jeszcze tutaj kontrolę trakcji. Zobaczymy, jaką mamy temperaturę oleju. Jest taka, że jeszcze chwilkę trzeba poczekać, zanim będziemy upalać, ale już spokojnie w teren można jechać. Do tego mamy też takie wskaźniki. Czegóż chcieć więcej? Ten samochód nie jest aż tak terenowy jak Wrangler, no bo ile kąt najazdu ma taki sam jak we Wranglerze, no to już przez to, że jest go więcej z tyłu, no oczywiście tego kąta rampowego mamy tutaj mniej. Spróbujemy tu podjechać, to się nie może udać. No, niestety, to się nam nie udało. Przydałyby się pewnie terenowe opony, żeby takie rzeczy można było robić. Spróbujmy sobie jeszcze włączyć reduktor. Teraz jest N i dajmy jeszcze mu w dół. O! Autopark się wyłączył, to ciekawostka. No i co? No trzeba je teraz dać miodu i zobaczymy, czy damy radę. 600 Nm. No inny chłopak od razu. No. No i prawie się udało. Genialny to jest, po prostu genialny samochód. Kocham. Ale to jest piękne. To jest najlepsze w tym aucie, bo tak jakby się nad tym zastanowić, no to mówiliśmy o tym, że on nie ma wielkiego sensu, ten Jeep. Ale to jest po prostu jak powrót do dzieciństwa. Wróciłem sobie do piaskownicy. To jest taki duży Hot Wheels. Zresztą tak naprawdę ten Gladiator występuje jako Hot Wheels. Widziałem takie filmiki w internecie, gdzie właścicielowi Gladiatora włożono za szybę taki samochód. Ale pięknie. Ależ to jest piękne. A z mniejszymi górkami radzi sobie bez większych problemów. Sobie możemy zobaczyć, jak działa zjazd z wzniesienia. O tak, tutaj to możemy sobie pokontrolować zjeżdżanie. No zobaczmy, co się stanie, jak ruszymy. Ale fajny. Jaki dźwięk wydaje przy tym. I tak właśnie wygląda kontrola ze zjazdu. Możemy sobie jeszcze odpalić w sumie, słuchajcie, kamerę do przodu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Kamera cofania, proszę bardzo, do przodu. No. Chyba warto wyłączyć system parkingowy. No dobra, bardzo spoko to jest. Ale nie mamy aż takich wzniesień. No dobra, to teraz wracamy do auto. Kamera do przodu i zobaczymy, co się stanie, jak przejdziemy przez wodę. Pakujemy się w tą wodę? O kurde. O, ale piękne to jest. O Boże, co za samochód. Wkleiłem się. No i co? No dobrze. Zróbmy 50-50.
Chyba się wkleiłem. Zobaczymy jeszcze na reduktorze. Ach, reduktor daje radę. Tu są takie mocno szosowe opony, a mimo tego proszę bardzo. Genialny samochód. Jestem zakochany w tym aucie. Nigdy nie byłem miłośnikiem terenówek, ale Jeep Gladiator jest tak bezsensownym autem, że naprawdę chciałbym go mieć.